niestety jeszcze nie zrealizowałyśmy tej nagrody. Miałyśmy w zeszłym roku we wrześniu wyjechać na 2 tygodnie na Bali, ale niestety wyjazd został odwołany w związku z wiadomą sprawą, jaka się dzieje na całym świecie, ale mamy rezerwację. Mamy rezerwację, tak, rezerwacja jest przenoszona, ale mamy rezerwację, mam nadzieję, że może tym razem 27 kwietnia zrealizujemy naszą wycieczkę marzeń. Te nagrody oczywiście podzieliłyśmy sprawiedliwie na 3, także taką małą sumkę żeśmy tutaj otrzymały. Na co ja wydałam? No ja tak po prostu wsparłam moją córkę, która akurat potrzebowała wsparcia ze względu na to, że zmieniała mieszkanie, kupiła dom, także tutaj mam nadzieję, że dobrze zrobiłam, tak? Robiąc taki użytek z tych pieniędzy. Jola, co tam zrobiłaś? Ja, że tak powiem, przeznaczyłam to na środki, że tak płynne, codzienne. Nie było żadnych tych. Akurat się złożyło, że za chwilę straciliśmy pracę, więc jak to się mówi, nagroda wojsowa mi trochę uratowała życie. Dobrze, a Krysia? A ja zreperowałam samochód. Później no troszkę tam wsparłam też rodzinę, a tak to się tak rozpłynęło, jak to pieniądze, ale przyszły, wydałam je z miłością, no i teraz wracam. No my postawiłyśmy tak rzeczywiście na język angielski jest dominujący na naszej płycie, ale to dobrze, ponieważ piękny, tak, wdzięczny język, że tak powiem, tak, do śpiewania. Tak, chciałyśmy wypośrodkować nasze takie ulubione, że tak powiem, klimaty. I myślę, że każdy z Państwa znajdzie tam coś dla siebie. Chciałybyśmy oczywiście, żeby wyruszyć w trasę koncertową, promując naszą płytę, i to jest nasze chyba największe marzenie. Przede wszystkim jesteśmy szczęśliwe, że udało nam się nagrać płytę. Sprawiło nam to ogromną radość i mamy nadzieję, że słychać tę radość w naszych piosenkach, że widzowie ją odnajdą właśnie słuchając naszych piosenek.